Kajtek w krainie nudy. Cześć! Jestem narratorem tej historii. Mam nadzieję, że wiesz, kto to jest narrator. Nie? Nie wiesz? Możesz zapytać kogoś dorosłego. Albo dobra, powiem ci. Narrator zajmuje się opowiadaniem historii. Ale uwaga, muszę to powiedzieć na wstępie. To będzie strasznie nudna historia. Jak to? Znaczy, nie aż tak nudna jak flaki z olejem albo stanie w korku na Zakopiance. Powiem więcej. To mądra i trochę zaskakująca historia o chłopcu, Kajtku. Ale nie spodziewaj się fajerwerków, pościgów i strzelaniny. A zresztą, co będę gadał? Posłuchaj. Wejdźmy do domu Kajtka. Chłopiec ma prawie 10 lat. W tym starym domu mieszka również jego mama i babcia. A gdzie jest tata? No właśnie nie ma. Szkoda. Właśnie. I dlatego mama Kajtka staje na głowie, a nawet na rzęsach, żeby Kajtek miał wszystko, czego mogą chcieć dzieci w jego wieku oraz żeby robił wszystko to, co robią dzieci, gdy mają dwoje rodziców. W związku z tym mama robi za mamę i tatę, a Kajtek żyje za dwóch synów. Okej, babciu, przejmij mikrofon. Nie mogę! Akurat kiszę kalafiory. Może Kajtek coś powie? On wprawdzie jest trochę nieśmiały, ale... Oj, babciu, no weź! Mama jeszcze jest w pracy, więc na razie ci jej nie przedstawię. Zresztą ona pracuje dużo, szczerze mówiąc, prawie zawsze. Ale jak już jest w domu, to jest bardzo. Zgadnij, gdzie ona pracuje? No zgaduj! W zoo. Nie. Na poczcie? W korpo... Racji! Właśnie. Niedługo kończy się lato, a wraz z nim wakacje. Babcia, jak co roku o tej porze, ma dużo pracy. Robi przetwory. Potwory? Przetwory robię. Czyli kiszonki, marynaty, dżemy. No, na przykład ogórki, pomidory, cukinie z papryką, dynie. No dobrze, 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 babciu. Zajmij się pracą, ja poopowiadam. Więc podczas gdy babcia przetwarza, Kajtek korzysta z okazji, by jeszcze ponudzić się trochę przed rozpoczęciem roku w nowej szkole. Ale też czasem pomaga babci. Na przykład biega do piwnicy po puste słoiki albo przynosi przetwory. Kajtek uwielbia tam chodzić. Choć trochę się boi, gdyż w piwnicy panuje ciemność. A czemu? Mówi się dlaczego. To po pierwsze, primo. A po drugie, primo, przepaliła się żarówka. Ale dzięki temu Kajtek może zakładać na głowę latarkę czołówkę, co też bardzo lubi. Czuje się wtedy jak bohater, jak górnik, jak poszukiwacz skarbów. W piwnicy dzieją się rzeczy niezwykłe, dziwne, magiczne. A przynajmniej on tak uważa. Lubi przyglądać się słoikom. Niektóre z nich są duże i pływają w nich naprawdę dziwne rzeczy. Jakie? Cicho, później się dowiesz. Próbuję zbudować dramaturgię. Czołówka należała do dziadka Kajtka, którego chłopiec nie zdążył poznać i o którym nie wie zbyt wiele, choć czuje, że kocha go gdzieś głęboko w swoim walecznym sercu. A ty lubisz swoich dziadków? Tak. A babcie? Tak. A ciemność? Nie. A nie masz czołówki? Czołówka jest super. Nie, muszę sobie załatwić. A chodzisz czasem do piwnicy? Chodzę. Po ziemniaki. Cicho! Kajtek właśnie schodzi do piwnicy. Słyszysz? A co on tam robi? A to jest jego tajemnicą. Wyobraź sobie wczesny ranek, rodzinne śniadanie. Babcia żuje bułkę i trochę mlaszcze. Widząc smutną minę Kajtka, robi kilka chlebowych kulek, które do niego turla. Kajtek je łapie i układa w linii od najmniejszej do największej. Babcia próbuje zrobić to samo, ale mimo szczerej chęci nie potrafi. Woda się gotuje, mamo. Na co wstawiłaś? A nie pamiętam. Zaraz,
Jakie to ziółka miałam dzisiaj zaparzać? Mówiłaś, że arcydzięgiel na arcydzielność i koziradkę na szkolną ławkę. A, no przecież! Kajtkowi przyda się odwaga, bo to dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Nie garb się, Kajtusiu! A w ogóle, dlaczego znowu jesteś smutny? Nie cieszysz się, że idziesz do nowej szkoły? To szkoła dla najlepszych! Dużo kosztuje, ale ja zrobię wszystko, żebyś mógł spełniać swoje marzenia. Marzę, żeby pojechać w góry. Kajteczku, no przestań! Nagle babcia ubrana w koszulę nocną, szlafrok i elegancki kapelusz z pawim piórem wstaje i rzuca resztką bułki w córkę. Mamo! Babcia podchodzi do telewizora i wyrywa kabel z kontaktu. Mamo, czekam na przepis na kaczkę! Babcia podbiega do kredensu, wyciąga swoje pudełko z biżuterią, wysypuje jego zawartość na stół i znajduje sznur pereł. Zakłada je na szyję. Znajduje również mały kluczyk. Nie wie, do czego służy, ale chowa go ukradkiem do kieszeni. Następnie chwyta ze stołu parówkę i śpiewa. Kajetan jest cudownym chłopcem. Zwodzi wszystkich na manowce. W nocy pasie żółte owce, a za dnia czary zna. Tra-ra-ra, tra-ra-ra. Żeby sobie radę dać, trzeba z siłą w sercu grać. Kajetanie, kochany, pamiętaj, że wszystko będzie jak trzeba. Gdy wejdziesz na czubek drzewa, bo jesteś najlepszą wersją siebie, właśnie na tym drzewie, z głową w niebie, a niebo jest przy tym niebieskie. I zawsze będzie. Brawo! Koniec! No widzisz, Kajtusiu? Musimy już iść. Na pierwszy dzień w nowej szkole nie wolno się przecież spóźnić. Tylko, że ja muszę jeszcze po drodze odebrać paczkę z paczkomatu, bo mi odeślą i warzywa od rolnika z kooperatywy. A potem obiecałam szefowi, że załatwimy jedną małą rzecz. A właściwie to dużą... Boże, jak ja to wszystko ogarnę? To może ja zabiorę Kajtka do szkoły. Ty? No ja. Dobrze wiem, jak przetrwać te wszystkie okropne ości. To znaczy uroczystości szkolne. No nie wiem, mamo. Proszę, pozwól mi czasem coś zrobić. Ale musiałabyś się przebrać i jakoś ogarnąć, mamo, a czasu jest mało, no. Dobrze, dobrze. Już ja się ogarnę. Ze stołem to ja sobie poradzę, a ty, mamo, się ogarnij, błagam. No, to idę coś na siebie ułożyć. Założyć. I lecimy na Szczecin, panowie! Tuż przed godziną 9:00 Kajtek i babcia znaleźli się w sali gimnastycznej w sercu Creative Brain, szkoły dla najlepszych. Kajetan trzymał się babcinej dłoni, która była ciepła, sucha i szorstka, jak nakrochmalona poduszka, w przeciwieństwie do jego ręki, która pociła się i lekko trzęsła, jak małe, przestraszone zwierzątko. Babcia, jak zwykle, czytając w jego myślach, szepnęła. Smutek, co go każdy w sercu nosi, to tylko chmura. Jak wiatr zawieje, to mija. Nagle nastąpił trzask z głośników, a zaraz po nim charakterystyczny pisk mikrofonu. Babcia i Kajtek podskoczyli na krzesłach. Na scenę weszła bardzo elegancka kobieta, z niezbyt szczerym uśmiechem. Kochane dzieci, drodzy rodzice, witajcie. Jestem dyrektorką tej niezwykłej szkoły. Miło mi was widzieć. Spotkaliśmy się tu po to, by wspólnie zainaugurować rok szkolny. Jedyne, co mogę wam obiecać, to
że tu nigdy, ale to przenigdy nie będziecie się nudzić. Przysięgam, że się nudzenia pasję obowiązkami. Babcia i Kajtek zaczęli ziewać. Kochane dzieci, szybko przekonacie się, kim możecie się stać. A my będziemy was tu wspierać, motywować, zachęcać, kontrolować i oceniać, abyście osiągnęli życiowy sukces. Psst! Psst! Zgadnij, co robi Kajtek. A no właśnie, ziewał i zasnął. Śpi również jego babcia. Teraz, kiedy skończyło się przemówienie pani dyrektor, zapadła nerwowa cisza. Kajtek we śnie wspina się po zboczu wulkanu, który co jakiś czas bucha gorącą lawą. Co chwilę z czerwono-żółtej wulkanicznej rzeki wyskakują czarne, gorące kamienie i lecą prosto w jego ręce. Kajtek na szczęście ma na rękach ciężkie, ognioodporne rękawice. Łapie nimi kamienie, a te w jego rękach zamieniają się w czarne motyle. Zapraszamy jutro. Przynieście książki i zeszyty. Ruszamy natychmiast. No, nie wiem, o co w tym wszystkim chodziło. Kajteczku, a ty? Ja też nie, babciu, ale mama kazała ci wszystko notować, pamiętasz? Chyba zapomniałam. Ale za to wiem, gdzie teraz powinniśmy się udać. Gdzie? Zaraz mi się przypomni. Mama mówiła, że jak tu się skończy, to pojedziemy... No to jak to się nazywa to miejsce? Babcia i Kajtek wyszli ze szkoły jako ostatni, ale na parkingu nie było samochodu mamy. Chodź, babciu, poczekamy na mamę. O nie! Dzisiaj pojedziemy taksą. Ale... O, uszanowanko, dokąd kursik? Do miejsca ze sztuką. Jaką sztuką? Mięsa, babuleńku? Z malarstwem, z obrazami, panie kapitanie. No. A, to będzie taka jedna galeria po drodze. Wsiadajcie. Po kilkunastu minutach babcia i Kajtek zasiedli w galerii sztuki na ławce i zaczęli patrzeć na obraz Szał uniesień. Wow! Podchodzi do nich pani kustoszka. Tutaj się nie je, przepani. Kajtuś, chcesz kamyczka? No tylko mamie. Nic nie mów. Proszę natychmiast schować to jedzenie. Jesteśmy w muzeum. Tutaj nie wolno jeść. Co pani wyprawia? Co to za hałasy? Przepraszam, ale przeszkadza nam pani w konotowaniu. Kontemplowaniu obrazu. To pani wszystkim przeszkadza. Tutaj nie wolno rozmawiać przez telefon, przepani. No proszę już wreszcie coś z tym zrobić. Odebrać czy co? Ale przecież mówiła pani, że nie wolno rozmawiać. Wszystko jedno. Niech pani wreszcie wyłączy ten dźwięk. Bo wezwę ochronę, czy co? Halo, mamo? Gdzie jesteście? Mieliście na mnie czekać przecież. Czekamy przecież. Gdzie? Jestem pod szkołą i was nie widzę. A my jesteśmy w galerii. Mówiłaś przecież, że... Mamo!
Znowu wszystko ci się pomyliło. Mieliśmy pojechać do galerii wszyscy razem. Kupić Kajtkowi zeszyty, a potem mieliśmy razem iść na obiad i lody. No przecież mówiłam ci. Ale my nie jesteśmy w galerii zakupowej. A jakiej? Sztuki. O Boże. Mamo, co wy tam robicie? A co mamy robić? Patrzymy w oczy Bogu. Jezu, już po was jadę. Daj mi natychmiast Kajtka. Kajtuś, Kajteczku, wszystko okej? Kochanie, zaraz po ciebie przyjadę. Wszystko będzie dobrze, kochanie. Wszystko jest dobrze, mamo. Kupię ci zeszycik do polskiego i matematyki. Tylko powiedz babci, żeby się nie ruszała. A w ogóle na jaki obraz patrzycie? Czy on jest nieprzyzwoity? Na konia. Babciu, na co patrzymy? Szał. Uniesie. O Boże, mamo. Tobie już nie można zaufać. Kompletnie. W końcu wszyscy znaleźli się w samochodzie. Ale nikt do nikogo się nie odzywał. Pojechali do supermarketu, zwanego przez mamę galerią, by kupić zeszyty, mrożone pierogi i kubek truskawkowego sorbetu dla Kajtka, na pocieszenie. A kiedy chłopiec poszedł spać, mama udała się do sypialni swojej mamy, aby z nią porozmawiać. Babcia akurat smarowała twarz swoim ulubionym, acz przeterminowanym kremem. Mamo, nie możesz tak postępować. Przecież coś wam się mogło stać. Dlaczego ty mnie nigdy nie słuchasz? Tak? A dlaczego zawsze ja mam słuchać ciebie, a ty nie możesz raz posłuchać mnie? Ja też chciałam ci coś powiedzieć, a mianowicie, żebyś żyła i dała żyć innym. A tylko ciągle pracujesz. A potem jesteś zmęczona. Mamo, ja muszę utrzymywać ten dom i myślę, że ty jesteś chora. Tak? A na co? Na chorobę na A. A alergię? Owszem, czasami mi oczy łzawią, ale to jak za dużo posmaruję się tym kremem, co mi twój tata przywiózł z Francji. Obawiam się, że masz początki zaniku pamięci i zdziecinnienia. Co? Czego? A tak w ogóle, dlaczego masz na łóżku te pomarańcze? Przygotowuję się do wizyty w cyrku. Będziemy ćwiczyć żonglerkę z Kajetanem. Aha, no właśnie. Następnego dnia Kajtek poszedł do szkoły. Nie podobało mu się w niej ani trochę. Na robotyce nie zbudował robota. Na chińskim nie zapamiętał, jak się liczy do 10, ale najgorzej było na tenisie. Poddał się jeszcze przed rozgrzewką. Wcisnął się w szafkę na ubrania i po prostu zasnął. Jakby tego było mało, wieczorem wraz z mamą udali się na wizytę do jej przyjaciółki Alicji i Wojtka, jej syna. Słuchaj, jaki ty kupujesz makaron? Bo ja lubię lowellę. Jest najsmaczniejszy, chociaż moim zdaniem popsuł się ostatnio. Musieli zmienić skład czy coś. No ale jak się zrobi dobry sos, to każdy makaron będzie dobry, nie? Prawda, Kajtuś? A ty lubisz jak sos, co tylko tak oblepia makaron, czy jak makaron pływa w sosie? Ja kupuję kukurydziany. Myślałam, że wy też nie jecie glutenu. No wiesz, chciałabym, to znaczy staramy się, ale co zrobić, jak ten makaron kukurydziany się rozłazi w gotowaniu? Tobie nie? Dla mnie najgorsze są sery. No wybrać ser, to jest dopiero dylemat, prawda? No my jemy kozi. Tak? A co ty myślisz o weganizmie, o ulepszaczach w chlebie, o czyszczaczach powietrza? Tymczasem Kajtek odpłynął. Choć wyglądał, jakby po prostu zasnął, to głową, duszą i wszystkimi zmysłami był teraz na odległej, dzikiej wyspie, porośniętej kolorowymi krzewami, nad którymi sterczały ostre, różowe skały pokryte białymi czapkami.
właśnie myślał o tym, że wyglądają jak truskawkowe lody na patyku podane z watą cukrową i kolorową posypką i że musi zajrzeć pod wszystkie krzaki, żeby zobaczyć, czy nie chowają się pod nimi jakieś wyjątkowo okazałe kamienie, kamyczki, skarby. W ogóle ostatnio kamienie coraz bardziej go interesowały. Dlatego idąc ulicą szukał ich, będąc na placu zabaw, w parku, a nawet na szkolnym boisku szukał ich, a swoje znaleziska pakował do kieszeni. Kajetan, 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 no popatrz, on śpi. No widzę właśnie. Boże, co się dzieje z tym moim synem? Ja już naprawdę nie wiem. Zaczęłam mu podawać witaminy i magnez, ryby mu gotuję na parze. Je dużo owoców i warzyw, ale nadal jest jakiś taki słaby, niezainteresowany. Ty, Iza, a byłaś z nim u lekarza? Myślisz, że to może być jakaś poważna choroba? No, mam pewne podejrzenia. Narkolepsja. Gorzej. Boże, co? No niestety podejrzewam, że to. Ale co? No ta straszna choroba na A. Na A? Tak. W szkole Kajtek bez przerwy się wiercił. Zamiast na tablicę patrzył przez okno, co zostało zanotowane przez panią w e-dzienniku i natychmiast dotarło do jego mamy. Podobnie jak to, że nie wykazywał dostatecznej motywacji w czasie karate. Kajtek wrócił do domu okropnie zmęczony. Nie miał na nic ochoty, nawet na deser lodowy. Ale babcia zaproponowała mu wyjście na targ. No i ochoczo się zgodził. Szedł wolno, zatrzymując się co chwilę, by pogrzebać swoim ulubionym spacerowym patykiem i włożyć go w tę lub inną szczelinę. Babcia dreptała przed nim w milczeniu, ciągnąc swój zakupowy wózeczek. Jak byłam mała, to uwielbiałam chodzić na targ. Też lubię. Zobacz, te marchewki z zielonymi włosami wyglądają jak syreny. A kalafiory, ja myślę, że to mózgi morskich potworów. A wiesz, że kiedyś znalazłam w kalafiorze takie długie glizdy? No niestety, fakt ich istnienia odkryłam, jak już były ugotowane i miały kolor, jak to się mówi, Fluoru? A chyba tak. No więc podałam kalafiora z gotowanymi na twardo robakami w bułce tartej. Kalafior fluoro... dentystyczny! No, dlatego teraz wolę kisić kalafiory. No, tak samo jak buraki i patisony. Co to są patisony? A, to są takie... statki kosmiczne. Mieszkają w nich patilutki? Tak, ale nie na wszystkich. O, na przykład na tym nikt nie zamieszkuje. Widzisz? No, tego będzie można zjeść i oczywiście zakisić. A jeśli ktoś tam jednak mieszka? Patilutki tuż przed kiszeniem uwalniają się w postaci małych fluoropestek. No. Czasem można je znaleźć pod kamieniami. Och, nierzadko zamieniają się w przeterminowane karmelki. Takie jak te, które noszą w torebce. Chcesz? No, te małe słodkie kamyczki są fajne. Choć najbardziej lubię landrynki z lat 80., a na szczęście mam jeszcze zapas w szafie. Babciu, a mogę ci coś powiedzieć? No pewnie. Boję się czegoś. I czego? Boję się chodzić do tej nowej szkoły. Ja też bym się bała na twoim miejscu. Szkoła to jest kiepska sprawa. Ty lubiłaś swoją? A też nie za bardzo. Tylko moja szkoła... to nie była taka jak twoja. U nas była musztra, a u was jest aż za fajnie. Wszystkiego za dużo. No właśnie, chciałbym mieć więcej czasu na swoje sprawy. O, rozumiem cię, ale coś wymyślimy. Naprawdę? No przecież. A od czego ma się babcie?
A wiesz, ja też się czegoś boję. Czego, babciu? No, takiego wilka, który odbiera mi słowa i ostatnie wspomnienia, ale na szczęście mam amulety. Mam magiczne kamienie. Kamienie od dziadka i po dziadku, który dał mi je tylko... O, a gdzie one są? Tego właśnie nie wiem, Kajetanie. Właśnie na tym polega mój problem, że nie wiem i boję się, że już nigdy sobie nie przypomnę. Nie martw się, babciu, znajdziemy je. O czym myślisz, kochanie? O lesie. Dawno nie byliśmy. To może pojedziemy w weekend? Pewnie! Ja też bym pojechała. Tylko nie mamy czasu. Dlaczego? Zapisałam cię do pani psycholog. Jego też? Ale po co? Ponieważ musimy wykluczyć pewne zaburzenia. Ja nie mam żadnych zaburzeń. Jak on ma zaburzenia, to ja wygram milionerów. Ale zasypia na lekcjach. Trzeba to zbadać. Ale w sobotę? Przecież sobota to urodziny kota. Ja mam czas zabrać go na wizytę tylko w soboty. Zresztą ciebie również, zaraz po nim. To ile jest tych sobót? Do postawienia diagnozy w kierunku spektrum... Hapciu! Potrzeba 8 spotkań, a popołudniami mamy przecież tenisa. Penisa? To zrezygnujmy z tenisa. Ja i tak nie lubię grać. Zabierz mnie do lasu. Proszę, mamo. Myślisz, że ja lubię swoją pracę? Nie lubię wcale, ale muszę do niej chodzić i chodzę. Na tym, Kajtek, polega dorosłość. Przestań! Przecież Kajtek nie jest dorosły. Dajcie mi wszyscy spokój. Mama była zła. Wyszła z pokoju Kajtka, a resztę wieczoru spędziła na prasowaniu swoich eleganckich koszul biurowych, myśląc o tym, jak tęskni za sukienkami w kwiatki, które nosiła za młodu, jak bardzo jest zmęczona, jak bardzo nie lubi swojej pracy i jak tęskni za czymś, czego nie potrafi nazwać. Po kilku dniach Kajtek wraz z mamą ponownie odwiedzili jej przyjaciółkę Alę. Wojtuś, daj mu się pobawić. Nie trzeba, wiesz? Kajtek nie lubi takich zabaw. Właściwie to w nic się nie bawi. Czy mogę iść do ogródka? Może, prawda? Tylko się nie pobrudź, Kajtuś, i nie zadeptaj cioci kwiatków. Ty, Iza, a co on robi? No właściwie to nic. Nic? No nie wiem, patrzy się przez okno, grzebie patykiem w liściach, znosi kamienie. Ciągle wyciągam z jego kieszeni jakieś dziwne rzeczy, wiesz? Jak go zabieram na warsztaty i zajęcia, to on ziewa, a czasem zasypia. Tak samo przed telewizją, jazda konna, gra na flażolecie, karate, jiu-jitsu. Nic go nie interesuje, a przecież to jest mądry chłopak. Spokojnie, zobaczysz. On w tej szkole się rozwinie. Na pewno zacznie się bawić i kolekcjonować, jak wszyscy. No na to liczę. A co on teraz robi? On się chyba interesuje naturą, ziemią, grzebaniem. Ciekawe. Może archeologiem zostanie? Może. Co tak wzdychasz? Nic, przypomniałam sobie coś nieważne. Tymczasem Kajetan kucał przy drzewie, ponieważ z daleka zobaczył, że coś tam świeci. Kiedy odgarnął suche liście, jego oczom ukazały się migoczące kamyczki. Kajtek zbliżył się do nich, a wtedy usłyszał jakieś szepty. Próbował oddychać najdelikatniej, jak to było możliwe, żeby ich nie zagłuszyć. Próbował się wsłuchać w bezruch, a im bardziej się skupiał, tym coraz więcej słyszał. W końcu szept przemienił się w szum, ten zamienił się w szelest, a potem szelest zaczął tworzyć melodię.
piątek wieczorem, dzień przed wizytą u specjalisty, mama wyszła na koncert charytatywny organizowany przez jej korporację. Kajtek został z babcią, która miała go wcześniej położyć spać. Jednak zamiast szykować się do łóżka, Kajtek z babcią przebywali w ogrodzie. Babcia próbowała żonglować wysuszonymi pomarańczami, ale nie wychodziło jej to zbyt dobrze. Była trochę smutna, więc od czasu do czasu nuciła starą, smutną melodię. Później zjedli kanapki z masłem i miodem, które babcia hojnie obsypała cynamonem. Nagle Kajtek mocno przytulił się do babci. Babciu, ja naprawdę nie chcę już chodzić do tej szkoły. Wiem. Chciałam trochę poczekać, ale może to jest dobry moment. Na co? No, na twoje zadanie. Jakie? Wielkie, wielgachne. Posłuchaj mnie uważnie. Wiele lat temu go zgubiłam, no ten kluczyk. Ale znowu go mam. Odnalazłam ostatnio i właśnie mi się przypomniało, do czego służy. To jest kluczyk od kanciapki dziadka. Kanciapka jest gdzieś w piwnicy, nie wiem dokładnie gdzie. Odkąd złamałam nogę, do piwnicy nie schodzę i zatarła mi się jej mapa w głowie. Ale te kamyki, o których ci już mówiłam, chyba właśnie tam są. Możemy pójść razem, będę cię trzymał za rękę, babciu. Przypomnisz sobie. O nie, Kajetanie. To przygoda dla prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Ja mogę stać na czatach i pilnować, czy twoja mama nie wraca. No dobrze, ale czy sobie poradzę? O, no ba! W końcu jesteś wnukiem swojego dziadka i wnukiem swojej babci, a także synem swojej mamy i synem swojego taty. No, to nic, że go nie poznałeś. Oni z tobą będą, my z tobą jesteśmy zawsze, więc dasz radę. A poza tym zaraz ci coś dam. Poczekaj tu na mnie. Oto magiczny napar. A co to jest napar? O, taka herbata, którą sporządziłam wedle receptury twojego dziadka. Bo on, nie wiem czy wiesz, kochał zioła i opracował przepis na niezwykły napój. Napój dla poszukiwaczy skarbów, dzięki któremu widzi się najpiękniejsze, głęboko schowane kamienie. Po jego wypiciu one będą świecić, wydawać dźwięki i wtedy je znajdziesz. A co jest w tym napoju, babciu? Jest w nim kosmiczny pył. Proszek ze starych, meteorytów i jakieś inne zwyczajne chwasty z trawnika. No, to szluz. Pij. No, koniecznie ten gęsty płyn z dna. Ale tu nic nie ma, babciu. Jak nie ma? Jak jest, sama robiłam. O, bądź cierpliwy. To zacznie działać dopiero w obrębie kamieni. No może tak. No, a teraz skup się, kochany. Skup się najbardziej, jak tylko potrafisz. Musisz wyostrzyć zmysły i intuicję na słowie kamyki. Wszystko inne się nie liczy. Słuchaj sercem i patrz duszą. Czy albo na odwrót. I nastaw się na taki dźwięk. Podążaj za nim,
a reszta stanie się sama. I pamiętaj, że stoję na czatach. Kajtek zszedł do piwnicy i zatrzymał się przy półce z przetworami. Oświetlił słoje z kalafiorami i patisonami. Przypomniał sobie o patilutkach i nagle poczuł przypływ odwagi. Choć w ciemnej piwnicy przebywał sam, to czuł, że wszechświat pełen jest niezwykłych istot oraz przedmiotów obdarzonych osobowością. I że jeśli będzie w prawdziwym niebezpieczeństwie, ktoś na pewno wyciągnie do niego rękę. Przez chwilę Kajtek nie wiedział, gdzie iść. Piwnica za regałem ze słoikami była jak nieznany labirynt, jak dzika dżungla, do której nigdy dotąd się nie zapuszczał. W końcu przypomniało mu się, że przecież wypił magiczny płyn, którego nie wypił, więc postanowił również usłyszeć dźwięk, którego nie słyszał. Zamknął oczy i wytężył słuch. Przez moment zdawało mu się, że czuje jakieś fale, wibracje, które go przyciągają. Poddał się im, wrócił do słoików, przesunął największe i najstarsze z nich, te, w których macerowały się landrynki i szklane kulki. Wślizgnął się pod jedną z półek i znalazł się w małym, ciasnym pomieszczeniu, które było zupełnie puste. Spojrzał w dół i zauważył drewnianą klapę w podłodze. Szarpnął za jej mosiężny uchwyt, ale nawet nie drgnęła. I wtedy wyciągnął kluczyk. I co było dalej? Kajtek otworzył drzwi do podziemnej kryjówki, gdzie była jeszcze jedna piwnica. Zobaczył regał pełen starych książek. Kajtkowi od razu wpadła w oko mała książeczka pod tytułem Młody mineralog. Otaczały go stare łóżko, wielkie drewniane biurko, obraz przedstawiający Tatry, czapka marynarza. Na podłodze leżał zakurzony turecki dywan. W kącie stała tyczka do skoków wzwyż i dziurawe buty typu tenisówki, a obok nich wielka drewniana skrzynia. Serce biło mu mocno. W końcu podszedł do skrzyni i otworzył ją. W środku leżały dwa duże pudełka. W jednym znajdował się komplet bombek choinkowych w kształcie pajacyków, a pod nim leżała koperta z napisem Iza. Następnie wziął do rąk drugie pudełko, otworzył je. I oślepiło go światło. Jest rok 1950. Dziadek Zygmunt skacze o tyczce w czasie Spartakiady nad jeziorem Malta w Poznaniu. W sierpniu 1952 roku dziadek wsiada na pokład statku pasażerskiego Batory, który zabiera na olimpiadę w Helsinkach grupę polskich zawodników. Dziadek skacze, nie wygrywa. Od roku 1953 dziadek regularnie nastawia radio Wolna Europa. Chodzi po lasach, szuka grzybów, lecz nie tylko. 1968 rok. Rodzi się jego pierwsze i jedyne dziecko, czyli Iza. W tym czasie budzi się w dziadku nowa wielka pasja – minerały. Jest rok 1969. Dziadek Zygmunt, ponownie w Gdyni, wsiada na statek MS Batory. Udaje się na Gibraltar z misją odnalezienia meteorytu. Parę lat później dziadek znajduje się w Meksyku, gdzie również poszukuje meteorytów. A tu już lata 80. Poznań i rodzinna fotografia. Na zdjęciu dziadek bawi się z córką świątecznymi bombkami o kształcie pajaców.
Na ostatnim zdjęciu, jakie wykonano za życia dziadka, widzimy go z żoną i córką, jak przystrajają choinkę. Wszyscy są bardzo szczęśliwi. Kajtek obudził się po 2 godzinach. Usiadł i rozejrzał się wokół. Nie wiedział, co się wydarzyło, ale czuł się tak, jakby spędził mnóstwo czasu z dziadkiem, którego przecież nie znał, o którym dotąd tak niewiele wiedział. Otworzył ciężką drewnianą skrzynię. Znajdowały się w niej mniejsze pudełka przykryte szklanymi pokrywami, pełne kamieni o dziwnych kolorach i kształtach. Każdy z nich opatrzony był napisem w obcym języku. Kajtek chwycił największy, najczarniejszy z nich i przyłożył go do ucha, a wtedy usłyszał głos. Kajtek, to ja, twój dziadek. Czekałem na ciebie. Cieszę się, że mnie odnalazłeś. Jesteś w moim królestwie, które ci teraz daj. Przekazuję ci wszystko, co tutaj zebrałem. Książki o roślinach, zwierzętach i grzybach. Będziesz się musiał nauczyć języka niemieckiego, żeby je przeczytać. Dasz radę? No jasne, że dam. Przekazuję ci moje notatki i podręczniki mineralogiczne, a także tyczkę do skoków i stare trampki, chociaż nie wiem, czy będą ci pasowały. Dziękuję, dziadku. Dlaczego masz tu tyle kamieni? O, byłem naukowcem. Prowadziłem badania w Państwowym Instytucie Geologicznym. Choć moja praca nie przynosiła mi pieniędzy ani prestiżu, no, kochałem ją nad życie. Poza pracą miałem też pasję, a były nią skoki o tyczce. No, w sporcie również nie odniosłem wielkiego sukcesu. No, ale to nic. Nie o sukces chodzi w życiu. Chodzi o to, żeby robić swoje, Kajtek. Pamiętaj, zawsze idź swoją drogą, na przekór wszystkim i mimo wszystko. Zrozumiałeś? Chyba tak. No, a teraz posłuchaj mnie uważnie. Weźmiesz ze sobą na górę 2 pudełka. To drewniane z kamieniami i ten kartonik z bombkami. Kamienie są oczywiście dla ciebie, ale musisz coś zrobić, żeby one poczuły się lepiej, bo wyglądają strasznie mizernie. Co mam zrobić? No, musisz je oswoić. Nie wiem, jak oswaja się kamienie. Weźmiesz je do lasu. Odnajdziesz najpiękniejszą polanę, wyciągniesz je z pudełka i poukładasz na mchu. Kajtuś, mam do ciebie zaufanie. Dobrze, dziadku. O, aha, i druga sprawa. Pudełko z bombkami. One, w przeciwieństwie do kamieni, są bardzo delikatne. Chciałbym, żebyś przekazał je twojej mamie. Ona je tak bardzo kochała. Wiesz, bawiła się nimi godzinami. To była taka jej tajemnica, taka pasja. O, tak. A co z babcią? A, moja kochana, cudowna Felicja. Ona już niczego ode mnie nie potrzebuje. Wszystko ma. Możesz jej tylko powiedzieć, że nigdy, nigdy nie przestałem jej kochać, kochać. Kajtek poczuł głód. Wyszedł z kanciapki dziadka, zamknął drzwi na klucz i podbiegł do półki z przetworami. Znalazł słoik swoich ulubionych konfitur malinowych i zjadł zawartość palcami. Następnie wgramolił się po schodach do domu. Był ranek. Jego mama chodziła po salonie w wieczorowej sukni i butach na obcasie, których nie zdążyła zdjąć wczorajszej nocy. Kajtek schował pudełka w sieni pod płaszczami i wszedł do salonu uśmiechnięty. A, Kajtek, jesteś! Gdzie ty byłeś? Kajtuś, spójrz na siebie, jesteś cały w kurzu i dżemie. Mów natychmiast, co robiłeś? Gdzie byłeś? Ja zadzwoniłam na policję. Mamo, byłem tylko w piwnicy. Całą noc? Dziecko, ja odchodziłam od zmysłów, szukałam cię po całej okolicy. Mamo! Przestań już patrzeć przez to okno, Kajtuś wrócił! Kajteczku, jak było?
I czemu ciebie tak długo nie było? Nie wiem, babciu. Chyba musiałam zasnąć, ale muszę wam coś przekazać. Posłuchajcie, to ważne. Widzisz? Mówiłam, że to porywacze. Chcą okupu? Chcą cię nam zabrać? Masz od nich wskazówki? Mam wskazówki, ale od dziadka. Od kogo? Dziadka Zygmunta. Ja już mam dość. Nic z tego nie rozumiem. Wszyscy w moim domu powariowali. Idź, połóż się, kochana. Ja zajmę się Kajtkiem. Nie ma mowy o spaniu. Mamo, teraz musisz mnie zabrać do lasu. To naprawdę ważna sprawa. Och, wspaniale. Jestem doskonale ubrana na grzybobranie. Mama poczuła, że opada z sił, że opuszcza ją waleczność, że tym razem nie ma wyjścia i musi posłuchać syna. W trasie mama była tak zmęczona i przejęta, że przestała się odzywać. Gdy zaparkowali, Kajtek oznajmił, że musi znaleźć odpowiednie miejsce, więc został przewodnikiem, a mama i babcia podążyły za nim. Wybrał piękną polanę pełną miękkiego mchu, otoczoną rzędem starych dębów. Na mchu leżały żołędzie, a przy drzewach pod opadłymi liśćmi kryły się dorodne grzyby. Mama położyła koc i zajęła się rozkładaniem jedzenia, podczas gdy Kajtek wyciągnął z tornistra drewnianą skrzynkę i otworzył ją. Zaczął wyciągać z przegródek kamienie i układać je na mchu. Tworzył z nich trójkąty i okręgi. Powstała wielka, kamienna rodzina. Cześć, przyjacielu. Tak długo spałyśmy zamknięte w piwnicy, a teraz znowu czujemy, że żyjemy. Dziękujemy ci. Odkąd twój dziadek przestał nas doglądać, nie byłyśmy pewne, czy świat istnieje, czy ktoś poza nami żyje na ziemi. Mamo! Babciu, chodźcie! O! Tego poznaję! To meteoryt. Najważniejszy kamień z kolekcji dziadka. Pojechał po niego aż na Gibraltar. O! Twój dziadek to był gość. Wspaniały człowiek. Odważny, zabawny, wytrwały. Pełen pasji. Tęsknimy za nim. Ja też za nim tęsknię. I ja. Twój dziadek wkładał nas czasem do wody, świecił z czołówki i oglądał pod światło. Zabierał nas na spacery, śpiewał piosenki, imitował odgłosy oceanu. Żebyśmy mogły poczuć się jak u zarania świata. Pozwalał nam wychodzić z pudełek. Kładł nas na trawie, w świeżej, zaoranej ziemi. Na polu, na łące, w lesie. Mogłyśmy wtedy wystawiać twarze do słońca. Czuć zapach wiatru, gleby, korzeni. Tyle lat w piwnicy. Marzyłyśmy o powrocie do Matki Ziemi, naszej ojczyzny. Zostałyśmy oswojone, udomowione jak koty. Nami też się trzeba zajmować. Teraz ja będę to wszystko robił. Mama przypadkiem spojrzała na porzucony przez syna tornister, z którego wystawało dziwnie znajome pudełko. Wyciągnęła je ostrożnie. To były jej ukochane bombki. Pobiegła z nimi na koc, wyciągnęła z pudełka. Na jego dnie leżała koperta z napisem Iza. Otworzyła ją i zaczęła cicho czytać. Kochana córeczko, piszę do ciebie ten list ze statku Batory. Wracam do Gdyni z wyprawy po meteoryt. Masz dopiero 5 lat. Jesteś jeszcze za mała, by czytać. Przeczytasz, jak trochę podrośniesz. Kiedy wyjeżdżałem, płakałaś. Było ci przykro, że znów nie będę mógł być na twoich urodzinach. I wierz mi, mnie również krajało się serce. Chcę ci tylko powiedzieć w dniu 18 urodzin, że jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ znalazłem kamień, o którym marzyłem, fragment kosmosu, po który naprawdę musiałem pojechać, aby czuć, że żyję. I chcę ci powiedzieć, że zrobiłem to również dla ciebie.
Przepraszam, jeśli sprawiło to tobie cierpienie. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Albo przynajmniej zrozumiesz. I mam nadzieję, że ty też odnajdziesz swoją życiową misję. Że będziesz robić to, co kochasz. Pamiętaj, bądź zawsze sobą i rób swoje. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń. Z miłością gorącą i bezgraniczną. Twój tata. Zygmunt. Mama siedziała na kocu, a po jej policzkach toczyły się wielkie łzy. W końcu podeszła do niej babcia, usiadła obok i pogłaskała córkę po głowie. Mamo, pamiętasz te bombki? Oczywiście. Jak mogłabym zapomnieć? Twoje ulubione. Znalazłam w nich list od taty. List? List? Tak. Napisał go do ciebie i poprosił, żebym ci go przekazała. A ja widocznie zapomniałam. Wiesz, kochana, zawsze miałam kiepską pamięć. Przepraszam. Dopiero teraz zrozumiałam, że to nie była jego szalona fanaberia, a wielka pasja i praca. Zawsze powtarzał, że trzeba kochać swoją pracę. No właśnie. Jakie fajne bombki. Twoja mama bawiła się nimi godzinami. Kiedyś nakryłam ją na mumifikowaniu tych pajaców. Wiesz, jak byłam w twoim wieku, to chciałam być archeolożką. To dlaczego pracujesz w banku? Skomplikowana historia. To mi ją opowiedz. Trudne okoliczności i brak wiary. W co? No w to, że można robić to, o czym się marzy, nie mając pieniędzy i mając dziecko. Ale bardzo się cieszę, że ciebie mam. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie spróbowałam, że nie miałam więcej odwagi. Ale ty będziesz ją miał, prawda? Jasne. A nie możesz zmienić pracy? No, właśnie. Przecież jej nie znosisz. Do tej pory jakoś nie pomyślałam, że mogę, ale może mogę. Możesz. A na pewno mogę znaleźć czas na hobby. Może zacznę uprawiać z tobą sport. Mamo, a może moglibyśmy się czasem ponudzić? Ponudzić? No, nic nie robić, po prostu. Ale nuda jest nudna. Nie mam czasu na nudę i chyba nawet nie umiem się nudzić. To ja cię nauczę. Ale chyba powinnam się zająć szukaniem nowej pracy, jeśli rzucę starą. Mamo, połóż się. Teraz? A może ruszmy się trochę, jest jakoś chłodno. A w ogóle to nie mieliśmy iść na grzyby? No przecież nie uciekną. To nie króliki. No dobrze. Mama położyła się obok Kajtka. To samo zrobiła babcia. Leżeli obok siebie i patrzyli na drzewa. Żółte liście spadały im na głowy. I co teraz? Nic. Nic? No dobra. W słuchowisku pod tytułem Kajtek w krainie nudy wystąpili Iwona Kocur, Maurycy Olejnik, Agata Elsner, Paweł Wódczyński, Ewa Janicka Olejnik, Anna Witoszek oraz Tomasz Knapik. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Zapraszam do subskrypcji kanału Nasze Czytanie.